Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na kolejnej KHT. No jeszcze 20. Nie zwracajcie uwagi na to zakłócania i na tę taką czkawkę tego internetu. Miejmy nadzieję, że to pójdzie. Słuchajcie mnie, witamy razem z Kizią. Cześć Kiziunka, Kiziunka z rzeczy nie krzyczę, bo już chcę iść na dół. Iść sobie chcę na dół i sobie idzie właśnie. Dobra, uciekaj. Kiziunko z rzeczy. Tak jest jak jest, ja na to nic nie poradzę. Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że Państwo coś tutaj zobaczą. Widzę, że muli znowu. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, proszę Państwa, nie potrafię powiedzieć. Najwyżej przerwę tą transmisję, jak się nie da w ogóle nic już transmitować i nic nie będzie na tym. Trudno. No, usiłowałem to przelecieć na Wi-Fi, ale na Wi-Fi jest jeszcze gorzej, spada. Polanie po prostu jest tak, jak jest, nie ma stabilności tutaj, nie wiem dlaczego. No zobaczymy. No, tu mam tylko 513, to na pewno nic nie wyjdzie, musi wejść do zielonego, on nie może mieć czkawki w tym momencie. No ale spróbujemy. Może uda się to zrobić w ten sposób. W każdym bądź razie proszę mi dać sygnał, czy mnie słychać, czy nie słychać. Bardzo bym chciał, żeby mnie jednak było słychać. No i niech będzie prawie, że jak radio. Proszę Państwa, w ogóle odpowie mi ktoś, słychać mnie, nie słychać? No, bardzo będę wdzięczny. Proszę Państwa, temat na bazgrane ptaszydło i inne bazgroły. Część z Państwa na pewno domyśla się, o co mi chodzi. Rafał Błaszczyk, jakiego okna, kiedy to jest? Wszystko jedno, czy ja jestem bliżej okna, czy nie bliżej okna. Ja jestem po prostu w tym momencie, jestem pod lana podpięty, więc to jest zupełnie inaczej. No. No. Także zobaczymy. No. Tylko obraz wie, głos jest ok. Bardzo dobrze. Więc proszę Państwa, bo tu bardziej o głos mi w tej chwili chodzi. Nie musicie mnie oglądać. Taki piękny wcale nie jestem, bo ani że jakąś tam gwiazdą, widzicie, oblazłem w dodatku od Kizi, bo Kizia starsza jest, ma 19 lat i niestety tak jest, ale trudno. Proszę Państwa, Marionez, oczywiście, wiadomo o czym to będzie, ale nie tylko. Czy to jest tylko przykład tego, co się dzieje, bo jest zbyt wiele rzeczy tutaj. Jeszcze 20 dni i mogę sobie, ale już mogę sobie pozwolić na wiele innych historii. Proszę Państwa, będziecie pewnie wściekli i niech wszyscy będą niezadowoleni będą ludzie z tego, ale ja zacznę, proszę Państwa, od piosenki tym razem. Piosenki, która strasznie koresponduje z tym, co chcę powiedzieć. Także posłuchajcie sobie. Za cudze winy, za nie swoje słowa, za boleśnie zadane nam rany. Patrzcie, jak dumnie kat unosi głowę, a my za wszystko przepraszamy. Za błędy władców, za premierów dealę, za to, że klęczą, ale nie przed nami. Za prezydentów patetyczne chwile. My naród, my zawsze przepraszamy. Miliony grobów, przestrzelone czaszki, niszczone co dzień pustymi słowami wybranych z katów jadowitej łaski. A my tych katów przepraszamy na obcym niebie i na obcej ziemi. Giniemy, walcząc wytrwale, choć wiemy, że śmierć niczego już nie zmieni, a inni dostaną medale. Thank you.
ciągle czekamy na uznanie świata i dla honoru poświęcamy życie. Lecz kpiący śmiech to nasza zapłata, bo kat jedynie nasze ciała liczy. Kat wybrał sobie wśród nas pomocników, których my sami na tronie sadzamy. Dajemy się sprzedać za kilka srebrników i kupców naszych ciągle przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać kata krzykiem i nowy dzień z nadzieją witamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, a my szczęśliwi znów go przepraszamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, my zasłuchani wciąż go przepraszamy. Wciąż go przepraszamy. To bardzo dobrze. Proszę mi wybaczyć to opóźnienie. Jeszcze raz będę stawał, ale trudno. Chciałem puścić Państwu tą piosenkę na początku, dlatego że i nie ma co się śmiać z tego, Konfederat Barski, dlatego że te słowa, których jestem autorem, być może ilustrują to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. A chcę powiedzieć dość ostro o pewnych rzeczach. No, w tej chwili mam tylko 411 osób i bardzo dobrze. Na Bazgradę ptaszydło, inne bazgrały. Oczywiście tytuł jest związany z książką Jerzego Kosińskiego pod tytułem Malowany ptak. Młodszym czytelnikom, ja o tej książce nie chcę opowiadać. Nie będę mówił również o filmie, który jest ze sławami, takim jak Harvey Keitel na przykład. W tej chwili robiony przez, to jest koprodukcja ukraińsko-czeska i jeszcze jakaś tam, rumuńska. Tam jeden polski aktor gra. Nie chcę opowiadać, bo filmu nie widziałem, filmu jeszcze nikt nie widział, więc nie będę go w tym momencie. Może w tym momencie, no jak to, panie Sebastianie, jako był esbek zostałem zatrudniony przez święty PiS i pan Cejrowski powiedział, o co chodziło, więc o to chodziło, więc o co panu dalej chodzi. I Malowany ptak jest książką, która notabene była na cenzurze. Była książką umieszczoną na cenzurze za czasów komuny. Był zapis cenzorski na tą książkę. Ja pierwszy raz Malowanego ptaka przeczytałem jeszcze w latach 70. Czy w latach 70., kiedy ja go pierwszy raz przeczytałem, niech ja sobie przypomnę w tym momencie. To jest książka, którą Kosiński napisał, pod koniec lat 60. Ja dokładnie nie pamiętam, którego, kiedy. Niektórzy mówili, że to nie on napisał, bo on za słabo mówił po angielsku. W 65. chyba ją napisał Jerzy Kosiński, tą książkę, w Stanach Zjednoczonych. Ona została wydana po angielsku i po polsku. Były teorie różne, między innymi tam pisali różni, że to nie mógł napisać tego Kosiński, ponieważ Kosiński prawie w ogóle nie mówił po angielsku, mówił bardzo słabo po angielsku, a książka jest napisana w dobrej angielszczyźnie i tam ktoś mu to pomagał. Książka opowiada o losach żydowskiego chłopca na wsi w czasie, to niby ma być taka autobiografia w czasie II wojny światowej. Książka jest pełna czysto pornograficznych opisów gwałtów, różnych morderstw, różnych innych rzeczy.
Książka generalnie jest bardzo mocno antypolska i przedstawia, i to jest tak jakby ktoś wszystkie wypadki, bo na pewno były również wypadki wydawania Żydów czy mordowania Żydów również przez jednostki, nigdy to nie było systemowe. Ale to jest pierwsza właściwie książka, która pokazuje, która stawia Polaków w roli takich samych oprawców jak i Niemcy, proszę Państwa. Proszę również zauważyć, że ten film jest w jakiej jest koprodukcji. Właśnie to też jest temat dzisiejszej audycji ukraińskiej, ukraińsko-czeskiej. Czesi to akurat nic z tego nie mają, ale właśnie głównie Ukraińcy tam też w tym mocno siedzą. To jest kwestia w ogóle obwiniania Polaków już w tej chwili o wszystko, z czym ja się na pewno naprawdę nie mogę zgodzić. Ta książka jest zbudowana tak, jakby ktoś wszystkie wypadki nagannych działań, bo takie były, o tym pisało również AK i pisało w biuletynach i ci ludzie byli zabijani, były wyroki śmierci na nich wydawane i wykonywane na tych wszystkich szmalcowników, tych, którzy w Polsce szli na kolaborację z Niemcami. Tego nie było dużo, bo to nigdy nie było w Polsce systemowe. No niestety z książki wynika, że z książki wynika, że to Polacy właściwie systemowo mordowali tych Żydów i to dziecko żydowskie niestety tam się pojawia. Malowany ptak czytałem, było najpierw wydane przez taką istniejącą w latach 70. podziemną oficynę wydawniczą Nowa, ponieważ oni wydawali wszystko na cenzurze. I z książką Malowany ptak mam jeszcze taką historię, bo w 86 roku w swojej pracy, a ja pisałem weryfikacji, nie tylko weryfikacji, z czym ja się zajmowałem w Departamencie Pierwszym, i na pewnej drukarni, gdzie jest trochę znanych ludzi tej chwili, tam było w tajnej, podziemnej w Warszawie, odbierałem materiały, przywoziłem materiały i oni mi dali do dystrybucji książkę pod tytułem Malowany ptak, bardzo mocno. Podziemna właśnie Solidarność. Ja pytałem ich wtedy, czy oni tą książkę czytali. No, czy to jest tego? Nie, to wspaniała książka, wiesz, ona mówi o komunistach, to jest antykomunistyczne, ona jest na cenzurze, wiesz. Ja mówię, czy to jest antypolska książka? Kosiński sam jest bardziej był związany z komunistami, zanim uciekł, i to z latami 50. Nie, no coś ty, cenzura go wpuściła. Także cały ten nakład dali, wziąłem, no to poszło oczywiście w dystrybucję, bo musiało pójść, bo tak, tego wymagała sprawa. I tak się złożyło, że to właściwie w Polsce zostało wydane tak naprawdę oficjalnie chyba pod koniec komuny albo dopiero po komunie. Nie pamiętam zresztą kiedy, ale tak normalnie dystrybuowane było dość łatwo za pośrednictwem właśnie podziemnych drukarni związanych z podziemiem Solidarności. I tam chyba było, oni nagle nacięli tego chyba z 500-600 egzemplarzy, z czego oczywiście 100 poszło na departament, bo ludzie sobie też to powzięli i to wszystko na tej zasadzie. Jest to książka, którą trzeba przeczytać i trzeba było ją przeczytać i również wtedy, a nie umieszczać na cenzurze i w latach 90. również trzeba było to przeczytać, po to tylko po prostu. Po to tylko, żeby wiedzieć, jak przeciwstawiać się tej polityce deprecjacji, oczerniania nas o wszystko, w której my tylko jesteśmy zmuszani w kółko do przepraszania i nasze władze, bez względu na to, czy to były władze PO-owskie czy PiS-owskie, tylko i wyłącznie przepraszają. I to mnie właśnie trafia mnie szlak, jeżeli to patrzę. Malowany pakt na zlecenie jedyny, Konfederacji, oczywiście. Pan Kosiński, wiadomo jak skończył, nie będziemy o tym mówić. Jerzy Kosiński napisał jeszcze jedną książkę, która się nazywa Being the Wystarczy Być. W latach 80. sami Amerykanie oskarżyli go o plagiat Dołęgi Mostowicza i nikodemadyzmy. Wystarczy być jest świetnym filmem z Peterem Sellersem i zdaje się Shirley MacLaine tam gra epizodyczną rolę też w tej chwili. Ten film oczywiście był na tej zasadzie. Napisał jeszcze Steps, Kroki, który jest moim zdaniem stekiem bzdur, tak jak słynny kompleks Portnoya, laureata Nagrody Nobla, chyba on dostał Nagrodę Nobla, też jest dla mnie stekiem bzdur, ale trudno. Ale trudno, proszę Państwa. Prawdziwy Polak w Warszawie jeszcze nie było. W Warszawie w pierwszym tygodniu. I proszę Państwa, i my w tej chwili jest ten film. Nie wiem, czy to będzie dobry, czy zły film. Problem tylko polega na tym, że tego typu filmy są od razu nagłaśniane. My nie potrafimy się temu w jakiś sposób przeciwstawić i coś zrobić. Film Wołyń,
który może był dobry, może niedobry. Dla mnie nie był to dobry film. Tam trzeba było dopowiedzieć, powiedzieć wszystko dosłownie. Jest może jaskółką w tym wszystkim, na tym wszystkim, na całym, na tym niebie. Ale niestety nie widzę, aby oficjalne polskie władze usiłowały w jakikolwiek sposób, nie cenzurą, nie krzykiem, nie naganą, nie to, że nie będą tego puszczać, ale przeciwstawić się również w sztuce. Również. Czy tak ciężko jest stworzyć inny film zupełnie? Nie ma u nas aktorów, nie ma u nas dobrych tych, nie ma u nas promocji. Jest, tylko ta promocja wyjdzie na zupełnie co inne, wyjdzie na zupełnie co innego po prostu. Inaczej będziemy działać. Malowany ptak, proszę Państwa, jest... Sebastian Duda, pan mi da spokój z tym PWPW. Sytuacja była zupełnie inna, nie będę na ten temat mówił, mam to gdzieś. No właśnie. I dzisiaj, proszę Państwa, oglądając wszystko to, co się dzieje w telewizji, słuchając na przykład pana przemówienia pana prezydenta Dudy, bo dzisiaj jest rocznica Wołynia. I jest to rocznica Wołynia, którą rzeczywiście będziemy upamiętnić i nie na miejscu są w tym dniu, tak jak mówiłem, to powiem to samo, co mówię w czasie Powstania Warszawskiego, nie na miejscu są dyskusje na temat, że AK mogło pomóc, czy nie mogło pomóc. Nie na miejscu są dyskusje, o którym mówi pan Zychowicz. Dzisiaj nie. Dzisiaj to jest rocznica bestialskiego mordu, zbrodni przeciwko ludzkości Ukraińców na Polakach. Czy Ukraińcy byli podpuszczani przez Ruskich i przy Niemców, mnie to nie interesuje. Polacy nigdy w życiu nie zrobili czegoś takiego i nie dali się podpuścić ani Ruskim, ani Niemcom. Natomiast Ukraińcy chcieli, bo nas nienawidzą. Dzisiejsze przemówienie pana Dudy jest zupełnie inne, bo nagle to jest o 180 stopni, o 180 stopni zwrot, nagle okazuje się, że Ukraińcy są winni, że nie wszyscy są wspaniali, śliczni. Co się stało? Ostatecznie to i prezydent, i rząd zablokował to, co chciał Kukiz. Zdaje się, Kukiz projektował tą, żeby mówić również o zbrodni, ludobójstwie i o ludobójstwie wołyńskim, tą ustawę, czy tą uchwałę. Pan prezydent to zablokował. Panie Sebastianie, ja już o tym mówiłem, jest w KHT. Przepraszam, że przerywam. To był tylko pretekst. Poleciałem za co innego. No, właśnie. I dzisiaj pan prezydent nagle zmienia. Natomiast jest to strasznie ciekawe dla mnie w tym momencie. W innym kontekście. W kontekście pewnego, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Ja państwu przeczytam, bo gdzieś to znalazłem, to chyba jest nawet na KHT, jest tutaj to. Tweeta. Jest tutaj tweeta, które tutaj dał pan. Dobrze, bo nie chce mi się to włączyć nawet tutaj. No aż ten internet taki jest. Tweeta, który jest tweetem przerażającym po prostu, jeśli o to chodzi. Bo jeśli to jest prawda. Jeżeli to jest prawda. Marcin Bosacki. Tweet. 16.29. Ważne nagranie. Jesienią bliski współpracownik Salviniego wynegocjował w Moskwie korupcyjny układ. Import ropy z Rosji za miliard. Liga Salviniego ma z tego 65 milionów, by zmienić Europę na nacjonalistyczną i prorosyjską. PS. W styczniu Salvini odwiedził Kaczyńskiego w Warszawie. Czy to jest prawda, czy nie? Tego nie wiem. Tego nie powiem. Po prostu. Wydaje mi się, że, bo jeśli to by była prawda, to w tym momencie, wychodzi na to, że nagły zwrot wobec Ukrainy robiony jest nie na podstawie tego, że należało to zrobić. Ja zawsze mówiłem i będę powtarzał, że nie obwiniam, nie generalizuję, że Ukrainę trzeba wydobyć z rosyjskiego piekła, ale nie za wszelką cenę. Nie można ich tylko i wyłącznie głaskać po głowie. Oni muszą rozliczyć się z własną banderowską przeszłością i Bandera, ludobójca, nazista, ludobójca, agent i Gestapo, i niemiecki później, i pewnie amerykański,
Bardzo źle zresztą oceniony przez Amerykanów według materiałów CIA, o czym ostatnio się ukazała, o czym zresztą piszą w książce CIA History from Ashes, proszę Państwa. Powinni się po prostu i to powinno być. To ta zmiana jest dziwna w tym momencie, w aspekcie tego tweeta. Ja nie wiem, czy ten tweet jest, czy jest prawdziwy tweet i czy to jest prawda, czy nieprawda. Ja wiem również, że Rosjanie wielokrotnie celowali w partie, które są tak zwanymi partiami skrajnymi, prawicowymi, bo oni kochają. Bo wtedy uważają, że nikt nie podejrzewa tych partii o prorosyjskość, a ta prorosyjskość jest ewidentna w wielu prawicowych organizacjach, takich nawet skrajnie prawicowych. Tym bardziej, że koresponduje to z tymi słowami Putina na temat końca liberalizmu i to, co trzeba przetłumaczyć, patrzcie, ja będę walczył o wasze wartości, my Rosjanie, ja Rosjanin, ja prezydent Rosji będę walczył o wasze chrześcijańskie wartości, o waszą tradycję i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem. To wszystko, co mówię o tym przepraszaniu, koresponduje również jeszcze z czym innym. A tu wbrew pozorom Marka Kurka się z tobą zgadzam, że agentura sowiecka, ale ta agentura, która zajęła stanowiska w rządzie Ukrainy, która przeprowadziła cały ten Majdan, bo to robiła agentura sowiecka, łącznie z zabiciem własnych ludzi, to robi. Bo Ukraińcy powinno się przypomnieć Ukraińcom, że tak naprawdę jedynym ich wrogiem są, największym ich wrogiem są Rosjanie, bo Rosjanie doprowadzili do głodu na Ukrainę, ile milionów ludzi wymordowali w ten sposób. Prawda? No właśnie. I teraz, proszę Państwa, Proszę teraz zobaczyć, bo jeszcze jest jedna wiadomość i to wiadomość, która dla mnie jest po prostu już parodią kraju dosłownie. Przykro mi, to jest parodia. Proszę zobaczyć, Polskie Radio dziś podało, no strasznie wolno mi się wgrywa ten internet, także proszę mi wybaczyć, ale to nie jest dość szybkie, więc tak może być. Podało, że IPN, który najpierw zabrał w czasie rewizji, tam rzeczywiście telewizja pokazywała dokumenty z prywatnego archiwum generała Jaruzelskiego w 2018 roku to doszło, i generała Kiszczaka, te dokumenty zostały zwrócone i zostały sprzedane do Instytutu Hoovera w Stanford. I nie są one dostępne dla historyków i dziennikarzy, ale nawet jeśli są dostępne, to osoby tej kategorii, jakim był generał Jaruzelski i generał Kiszczak, nie mają prywatnego archiwum, to są dokumenty, które powinny być przekazane do archiwów państwowych i powinny być do IPN-u. Po prostu. Proszę Państwa. Czy zastanawiacie się Państwo, dlaczego w ogóle dopuszczono do tego i do czego jest IPN? Tylko i wyłącznie do grzebania ludziom w życiorysach, bo my się tylko, proszę Państwa, zajmujemy grzebaniem w życiorysach, grzebaniem po rodzinach, udajemy, że jakieś inne bzdury, rzeczami, które są najmniej ważne, tak prawdę mówiąc. Bo ważne jest państwo, ważna jest Polska i w tym momencie archiwum dwóch ludzi, którzy naprawdę mieli ogromny wpływ. I nie dyskutuję teraz, czy negatywny i pozytywny, dla mnie negatywny, dla wielu pozytywny, nie dyskutuję na ten temat, ale miało wpływ na dzieje Polski i Polaków, te dokumenty będą mieli Amerykanie. I polscy naukowcy będą musieli prosić Amerykanów o udostępnienie tych dokumentów. Ja już zupełnie tego nie rozumiem. I proszę zobaczyć, w tym artykule, które Polskie Radio opublikowało 11 lipca o godzinie 12:13, piszą, że 29 lutego 16 roku prokurator IPN w asyście policji wszedł do warszawskiej willi, w której mieszkała wdowa po generale Jaruzelskim, dokonał jej przeszukania.
Wyniesiono stamtąd kilkanaście pudeł różnego rodzaju dokumentów. W połowie czerwca wydano specjalny komunikat, w którym IPN poinformował, że naczelnik pionu śledczego na podstawie postanowienia prokuratora IPN w przedmiocie dowodów rzeczowych przekazał prezesowi IPN materiały zabezpieczone 29 lutego w domu wdowy po Wojciechu Jaruzelskim. Wśród dokumentów, które włączono do zasobu Instytutu Pamięci, znalazły się fragmenty usunięcia akt personalnych itd., itd. Prokurator IPN postanowił zwrócić wdowie po Wojciechu Jaruzelskim dokumenty. Niepodlegające. Bez sensu, do czego oni szukali? To samo dotyczy pani Kiszczakowej, która sama wydała. A więc mam pytanie, to czego oni szukali? Czy oni szukali haków? Czy oni potrafią rządzić bez haków, proszę państwa? Pomyślcie, co można sądzić o państwie, które w ten sposób traktuje swoją własną historię. Bo to jest historia. I teraz proszę zobaczyć, na bazgrane paszydło inne bazgroły. To wyznacza historię Polski. Ida, malowany ptak, Kler. To mówi o Polsce. To się wszystko dzieje przed wyborami. Kolejny film pana Wegi, który robi sobie wspaniałą kampanię reklamową. To się wszystko dzieje przed wyborami w Polsce, proszę państwa. Proszę zobaczyć. Jeżeli wzmocnimy to, proszę państwa, jeszcze rozdmuchiwaną, specjalnie rozdmuchiwaną, chociaż to jest dla mnie afera i tak uważam, że to powinna być, ktoś powinien za to odpowiedzieć, robieniem histerii i usiłowaniem wywoływania paniki wśród ludzi z brakiem leków, co też jest troszeczkę, jak ja już wczoraj powiedziałem, powtórzę jeszcze raz, nie mogę PiS-u obwiniać o to, że tych leków nie ma, ale powinni przewidzieć i ostrzegałem ich, że jest to mina z opóźnionym zaporem i takie rzeczy będą się zdarzały i takie rzeczy się zdarzają, proszę państwa. To, że trzeba było zrobić wszystko, żeby odbudować polski przemysł farmaceutyczny. Tymczasem jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim. Jeśli jest tak, jak mówiłem, że w roku 2012 była specjalna ustawa obniżająca ceny leków, także opłacało się je kupować w Polsce, importować z Polski do tego. Po tym, jak się zorientowali, stworzyli tą listę tych, że muszą wydawać zgodę na wszystko, ale był czas, chyba około nawet roku, gdzie nikt tego nie kontrolował, to nie była pomyłka. To nie wynikało z głupoty, wtedy nie rządził PiS. To nie wynikało z głupot, bo mnie to przypomina słynną aferę z początku lat 90. Były dwie afery, o jednej wszyscy słyszeli, o pomyłce w tabeli celnej, gdzie przez 3 dni funkcjonowało zerowe cło, chyba na wódkę i na coś tam, i niektórzy zrobili majątki na tym ogromne. Czy później następną pomyłkę w tabeli celnej, wydrukowanie tabel celnych z błędem, co pozwoliło kolejną zrobić dla kolejnych osób ogromny majątek. Było to robione specjalnie, proszę państwa. I teraz z tymi lekami jest to samo. I ja mam teraz pytanie, oczywiste i proste, do pana Arłukowicza, który jest taki bardzo asertywny, inteligentny, wszyscy pokazują. Chciałbym się z nim spotkać i porozmawiać, zobaczyć, czy tak samo by się śmiał. Bo on był ministrem zdrowia. Do pani Kopacz. Także, co wyście robili? Co oni wtedy robili? I teraz pytanie, gdzie jest PiS, który powinien się tym zająć, jak tylko zaczął rządzić? Obiecał, że się zajmie. Nie. Zorganizował się na jakąś idiotyczną komisję dotyczącą Amber Gold, która nic nie dała. A to są rzeczy, proszę państwa, to są rzeczy, które dotyczą nas wszystkich. Podobnie trochę rozdmuchiwane jest to, ja już powiedziałem, brak polityki informacyjnej, bo to, co robi TVP, nie można nazwać polityką informacyjną, powoduje, że PiS na tym, że PiS nie, no nie wiem dlaczego, PiS nie chce tego powiedzieć ludziom. Jeszcze raz powtarzam, reforma edukacyjna, artykuł, ja wiem, że ludzie nie wchodzą na Onet, ale to są cytaty, ja te cytaty słyszałem, oczywiście, że nie każdy musi iść do liceum. Tylko, że mogą iść do szkół branżowych, tylko to trzeba było ludziom powiedzieć wcześniej, że tak będzie, że tak jest. A poza tym, jeśli ja bym robił taką reformę i wracał do tego systemu 8-latek i szkół średnich, to stworzyłbym egzaminy do szkół średnich, proszę państwa. Egzaminy do szkół średnich. Właśnie.
Dlatego, że te egzaminy były jedynym weryfikatorem. Wróciłbym do egzaminów do szkół średnich i wtedy byłoby liceum, technika i stworzyłbym całą infrastrukturę, a nie to, co jest tworzone teraz. Bo teraz nie można dzieciom powiedzieć, że nie każdy może iść do liceum. I słuchając w telewizji wypowiedzi byłego senatora PiS, proszę państwa, no to powiem szczerze, to jest były senator PiS, ale ja jestem całkowicie za likwidacją Senatu. Całkowicie za likwidacją Senatu, ewentualnie za jakimiś, nie wiem, badaniami na inteligencję albo stanu psychicznego przed wejściem, nie wiem, proszę państwa. Tymczasem my się zajmujemy bzdurami wszyscy. I znowu dzisiaj pół dnia LGBT, nie LGBT, to naprawdę nie jest ważne. Proszę zobaczyć, Leki tu pokazuje, co się dzieje. Pani Szydło nie została wybrana na to stanowisko, więc PiS dobrze wiedział, że nie ma przyjaciół. A poparcie Węgier nic im nie da, bo Węgry naprawdę odwróci się, jak się będzie Orbanowi podobało i bardziej będzie mu się podobał Putin, to się odwróci po prostu tyłem do PiSu. Dlatego, że będzie chciał, dlatego, że będzie to dla niego wszystkiego, dla niego bardziej korzystne, proszę państwa, to trzeba wiedzieć, to jest polityka. Polityka międzynarodowa, tu nie ma bratanków. To są tylko i wyłącznie interesy. Oczywiście również powiem, że nie każdy musi iść do liceum, ale to na siłę zmuszanie ludzi na przykład do pójścia do szkół, które są nazywane branżowymi, gdzie one są, tego ja nie wiem w ogóle. Czy są takie jeszcze szkoły, jest bzdurą po prostu. Bzdurą po prostu. Tak uważam. Co jest tym złego, że babcie pomagali swoim dzieciom? Co jest tym złego? To jest tym złego, że albo się dostawał człowiek tak jak ja z przypadku przeznaczony na stracenie, albo miał układy rodziny i szybciej awansował. Tak to jest. Zresztą nic się, proszę państwa, nie zmieniło. Nic się absolutnie nie zmieniło. Nadal jest tak samo po prostu. No. Elo Hars, politycy powinni mieć obowiązkowe badania psychologiczno-psychiatryczne, a ty operatorzy musi mieć, a polityk, który może uśpić setki ludzi, nie? Elo Hars, oczywiście, że powinni mieć. Poza tym powinni być sprawdzani kontrwywiadowcze. Właśnie. No. Mama Jasia, nie wiem, na kogo będę głosował, czy w ogóle będę głosował. Teraz powiem jeszcze raz. Powiem jeszcze jedną rzecz a propos Wołynia. Nie będę dzisiaj omawiał tego, tam, tych spraw zakata, co mi pan zrobił, to nie dzisiejszy czas. Nie, ale... teoretycznie przynajmniej symbolem państwa ponadpartyjnym, niepartyjnym, czyli ogólnonarodowym jest prezydent. Tak jest, bo taka jest jego funkcja. Wybierany bezpośrednio, w drugiej turze głosują również ci, którzy nie są z jego partii, mimo że desygnowanym jest prezydent. Są w Polsce miejsca i są uroczystości, są pojęcia, które stanowią element naszej historii i dziedzictwa narodowego. To jest Westerplatte, to jest Katyń, to jest Wołyń, to jest Powstanie Warszawskie. Nie będę wymieniał więcej, wystarczy tyle. Czy nie można by tych miejsc wyjąć i przekazać po prostu do dbania i dyspozycji i do te miejsca jako właśnie prezydentowi? Prezydent jest konstytucyjnie zobowiązany dbać o polskość i dziedzictwo narodowe. Nie może być tak, że samorząd, w zależności, czy jakaś partia, w zależności od swojej politycznych proweniencji, swoich politycznych upodobań, będzie decydować o dziedzictwie narodowym, bo dziedzictwo narodowe jest stałe. To są fakty historyczne, to jest to, co było, po prostu. Tak powinno być. Nie wiem, dlaczego PiS nie chce, tego zmienić, tylko wchodzi w dyskusję, które szkodzą wszystkim. Szkodzą wszystkim i w rezultacie, proszę państwa, w jakiś sposób to dziedzictwo narodowe troszeczkę ośmieszają. Przykro mi, ale tak jest. I ja się z tym nie mogę pogodzić. Oczywiście to jest kwestia również, trzeba mieć do tego odpowiedniego prezydenta, ale przy odpowiednich nakazach konstytucyjnych prezydent byłby zobowiązany do ochronienia miejsc dziedzictwa narodowego czy terminów związanych z dziedzictwem narodowym. Po to on jest. Niech on w końcu przestanie pilnować tylko wyłącznie żyrandola i bawić się ochroną i udawać się wspaniałego przywódcę i gadać jak artysta, dosłownie. Za każdym razem zresztą co innego. Tylko niech zaczyna działać, proszę państwa.
Jeszcze raz powtórzę, dzisiejsza wypowiedź o Wołyniu, ja sobie przypominam, jaka była akcja na Kukiz 15, jeżeli oni chcieli rzeczywiście, żeby wpisać tą Banderów i Ukraińców. Strasznie z nich robiono. Zrobiono z nich agentów rosyjskich. A to, co dzisiaj powiedział pan prezydent, wyszło na to, że sam jest. Przykro mi, że to mówię. Oczywiście to jest żart, bo nie jest na pewno żadnym agentem, tylko po prostu ja wiem, że zbliżają. Najgorsze, najbardziej, bardzo przykre jest również to, że zbliżają się wybory i wtedy, jak się zorientowali, co tak ludzie na to widać, myślą tak naprawdę o Ukraińcach i o Wołyniu, to zaczyna się iść pod publiczkę, bo trzeba mieć głosów. Trzeba mieć głosy, prawda? Dodatkowo jedzie się na Śląsk do jakiegoś ministra, który mówi, który opowiada Ślązakom to, co oni dobrze wiedzą i chce ich dopieścić, tak jakby nie mogli zrobić tego od samego początku. To jest bez sensu, proszę państwa. No, to jest bez sensu. Edyta Nowa. Tak, prezydent, który jest urzędem, nie chodzi prezydentowi, czy Dudzie, czy jakiemuś innemu, który będzie. Chodzi o to, że prezydent to jest urząd. Właśnie. I to on powinien dbać o dziedzictwo narodowe. Ale jak ma dbać on? Nie, kiedy? Ale proszę państwa, no tak to wygląda. Elo Harks. Panie Piotrze, czy według pana powinno się z matury zrobić egzamin jako kierunek studiów? Elo Harks. Ja powiem panu, matury nie trzeba likwidować. Matura musi być jako egzamin dojrzałości. Musi być i powinna być. Natomiast jestem również za egzaminami na odpowiedni kierunek studiów. Tylko, że wtedy niestety się okaże, że nie będzie tylu magistrów. Ale skoro rozbudziło się w dzieciakach takie, a nie inne ambicje, to nie można ich gasić w tej chwili, jak to robił pewien pan pseudosenator po prostu. Także dzisiaj jeszcze trochę pan niekonsekwentny, bo jak były rzeczy poważniejsze, to nie mówił pan, bo nie potwierdzono, a teraz jakiegoś tweeta ktoś wysłał, to pan to podaje. Kuba. Nie, podaje, bo tego tweeta wszyscy już podają. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda. To są rzeczy konsekwentne. Jestem konsekwentny i będę to mówił po prostu. No. Jeżeli tnie, jeżeli komuś to przeszkadza, no to nie musi mnie oglądać. Naprawdę, ja nie muszę. Mnie może oglądać 2-3 osoby, proszę państwa, i już. No. W Rosji są 33 partie i organizacje nacjonalistyczne o charakterze faszystowskim, takie jak ukraińskie UPA, i są legalne, ale w tym morda Kubę, bo za kadencji Udina wyróżniono to. Oczywiście, że tak. Rosjanie sami je tworzą, bo jest potrzebne. Co pan sądzi o kolejnym zatrzymaniu domniemanego szpiegu Rosjan, który miał przy sobie polski paszport? Mister Kogito, to nie jest, ja już mówiłem o tym, to jest jakaś ściema, nawet abene, gdyby to on rzeczywiście przekazywał Polsce dokumenty z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, to byśmy mieli jakąś politykę zagraniczną, chyba i byśmy dobrze to potrafili prowadzić, a my tymczasem wygląda tak, żebyśmy nic nie wiedzieli. Więc dajcie sobie spokój, proszę państwa, to jest ściema, tym bardziej, że co to za szpieg miał polski paszport. Polski paszport, proszę państwa, można dostać za małe pieniądze. No. A, notabene, proszę mi, ja dziękuję tym, którzy mi tutaj różne grupy podsyłają, Polacy w Norwegii i tak dalej. Usiłowałem do jednej należeć, ale administrator zaczął usuwać moje posty, bo te grupy raczej dotyczą czego innego, także przykro mi, bo Polacy tutaj na ogół w tych grupach interesują się rzeczami bardzo przyziemnymi, natomiast los Polski czy historia ich nie obchodzi w ogóle. To jest oczywiście przytykiem, bo w ten sposób o Polsce decydują Ukraińcy i Czesi robiący film na bazgrane ptaszydło malowany ptak. Czy Ida właśnie. A co pan uważa na temat afery wokół pana Czerniaka? Proszę pana, powiem jedną rzecz. Nie wiem, co to za afera. Dzisiaj coś tam napisałem, patrzyłem tego. To, wiecie, słyszałem, co mówił pan Czerniak. Sprawa jest taka, że również Jerzy Kulej, świętej pamięci, jeden z najlepszych polskich bokserów, o ile najlepszy polski bokser w ogóle, twórca, zresztą jeden z twórców, tak jak Sztam, polskiej szkoły boksu, był majorem milicji, bo w gwardii. Wy sobie nawet nie wiecie, ilu na etatach, bo wtedy był cały czas sport, nie mógł być, sport był cały czas w socjalizmie amatorskim, a nie zawodowy, więc oni szli na etaty. O ile pamiętam, Legia miała etaty wojskowe. Jeden z największych piłkarzy Legii, Robert Gadocha, był jako kreślarz w jakimś biurze wojskowym.
Nigdy w życiu tam nie był. Tak samo mieli mieć etaty w ZOMO i też nigdy tam nie był po prostu, więc trzeba by zobaczyć całą tą teczkę. Natomiast ja się oczywiście nie zgadzam z panem Czerniakiem o tych wszystkich zabawach wolnej Lechi i tych wszystkich, i te wszystkie panslawizmy, ale trudno. Natomiast on robi pewną rzecz, która się nie podoba zarówno koncernom farmaceutycznym, jak i Ministerstwu Zdrowia i to jest efekt. Po drugie, wiecie państwo, ci co wszędzie szukają, nie wiem, oni niedługo, zdaje się, media narodowe niedługo powiedzą, odkryją tajemnicę, że ja pracowałem w SB. No, może coś tam jeszcze odkryją, bo to jest tak się wrzuca, ale chciałem zobaczyć dowody, przeczytać tą teczkę, zobaczyć. I wtedy dopiero mogę się wypowiedzieć, prawda? Bo teraz dajmy sobie spokój. Ja jestem szczęśliwy, bo ja nie chcę w tym uczestniczyć. Jeszcze jak dzisiaj usłyszałem jakieś plotki i rozważania, bo to i Marcin Rola w Realu mówił coś, że Paweł Kukiz może dołączyć do Konfederacji. No to byłoby już bardzo ciekawe, proszę państwa. Paweł Kukiz do Konfederacji dołączy. On, który tak zresztą mówił o tej Konfederacji, czasami źle oni mówili o tym, to ciekaw jestem. Widocznie, tak jak mówiłem, rzeczywiście immunitet i diety tak zasmakowały, że następuje strach przed ich utratą. No właśnie. No to już zacięło się. Nic się nie bareka. No ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie potrafię po prostu. Wszyscy go tłumaczą sportem, ale Patlewina swoim wystawił zdjęcia teczki. No dobrze, jeżeli zdjęcia teczki, ale ja bym chciał mieć dokumenty. Panie Kuba, Kuba Uba, ma pan mój mail. Mój mail tu jest zawsze wszędzie. Proszę mi przesłać te zdjęcia, tą teczkę. Ja to przeczytam i ocenię. Dobra? I to ocenię, bo na podstawie tego wszystkiego, no nie wiem. Ja dziękuję, że może konfiguracja. Nie, nie, to nie jest ten. To jest taki po prostu internet, jaki jest w tym momencie, bez limitu na szczęście i tak będzie po prostu. No, już. 3 miliony Ukraińców w Polsce, a ile tu broni przerzucili, to jest Bartoszkawa, ja o tym od początku mówiłem. No. Krzysztof K., nie wiem nic na temat afery skoków. Znaczy wiem, domyślam się coś tego, ale nie dlatego nie będę mówił, że nie chcę, bo to jeszcze się do tego odniosę po prostu. Co tu mamy? No. Że nie mają notatki, że pan w PSB jeszcze pracował, a co z tego, przecież pod dywan tego nie zamiast, trzyma rzeplik. Nie, dlatego ja ujawniłem sam swoją teczkę i cały mój życiorys jest ogólnie znany ze wszystkimi, łącznie z moimi prywatnymi kłopotami, także wiadomo, no. Ale jestem z daleko, niech oni się biją, nie tego tylko boli, że notabene tak samo jak opozycja jest śmieszna, tak samo prawica ta cała jest śmieszna, bo nie potrafi wystawić sobie żadnej rzeczywiście swojej reprezentacji, tylko się kłóci i żre. To dzisiaj notabene ta, nie pamiętam jak się nazywa ta pani z Kazachstanu, która jest w Realu, bardzo ładnie mówiła na ten temat i ma absolutną rację. Szkoda tylko, że oni tego nie doszli. No jeszcze pan Max Kolonko dołączy. Bardzo, bardzo się cieszę. No, niech dołączają, niech działają w tym piekle. Ja cały czas uważam, proszę państwa, niestety nie jestem widziany na nagraniu Patlewina. No właśnie, ja bym chciał całą teczkę opublikowaną zobaczyć, to wtedy jak zobaczę, to będę mógł się wypowiedzieć. No. Proszę państwa, no niech będzie, no to ja współczuję Polsce w tym momencie i cały czas uważam, że ta cała klasa polityczna, która jest, jest niestety klasą całkowicie do wymiany. Dla mnie to jest po prostu, naprawdę tu trzeba walczyć o zachowanie dziedzictwa polskości już w tej chwili. Tylko i wyłącznie, bo to jest już coraz śmieszniejsze to, co się dzieje. Coraz śmieszniejsze, a Rosjanie rozgrywają nas jak chcą. Tak to wygląda. Dobrze. Chyba, że ktoś chce magistra 2 lata bezpośrednio pozostawał w wcześniejszym innym profilu. Nie, nie, właśnie. Ale wsiadł Jabłonowski, Maciak i Mosakowski i słabą linię obrony obrali. Nie wiem, nie, ja tego nie obserwuję, proszę pani. Nie, pani Bożeno, nie zbanowałem pani. No, jak miałem zbanować? Pani tutaj jest. No. Gdzie jest teczka? Panie Przemysławie, może pan mi podrzucić link do tej teczki? To ja tą pobiorę i przeczytam, ok? Jeżeli i naprawdę odniosę się do tego, jak ją przeczytam. Panie Przemysławie, jeżeli pan mi może podrzucić link, ja nie mogę, ja nie mam czasu również tego szukać wszystkiego, bo te 20 dni, co zostały, chcę poświęcić na napisanie na książki, przynajmniej jeszcze jednego rozdziału tej książki, którą piszę. Bo to jest ważne, bo też twierdzę, że nie tylko Amber Gold, nie tylko mafie VAT-owskie te komisje nic nie dały, ale także niestety Smoleńsk również i wyjaśnieniu winnych rzeczywiście za Smoleńsk, za to, co się stało.
w Smoleńsku również możemy włożyć między bajki. Pozostaje mi tylko i wyłącznie dla zdrowia psychicznego napisać książkę, której jako fikcji mogę ukarać winnych. I tak zrobię. Nie, Pani Boże, no ja nigdy Pani nie zbanowałem. Dlaczego Pani tak uważa? No nie wiem. Patlewicz mówi tam, że się kłócili, że mu wiszą dowody na temat jabłonki, więc bardzo rzetelna postać z niego. Fogis, nie wiem, to są jakieś śmieszne, to po prostu są śmieszne rzeczy. Proszę Państwa, dzieją się rzeczy takie, jak widzimy, jest ogromna ofensywna. Właśnie te leki, to wszystko, ta cała propaganda wokół powoduje, że my powinniśmy się wszyscy, bez względu na to, jaką opcję chodzimy, zająć się ochroną naszego własnego kraju. Ale co? Ale co? Polaków za granicą, naprawdę bardzo w niewielu Polaków za granicą obchodzi to, co się dzieje w kraju. Niestety widzę to. W tych wszystkich grupach różnych polonijnych są bardzo użyteczne dla nich informacje typu gdzie kupić papierosy, gdzie i tak dalej, natomiast próba wyjścia z jakimikolwiek poważnymi artykułami na to jakiś temat jest skazana gorąco, zostanie człowiek zbanowany, wywalony z tych grup, dlatego ja już dziękuję tym wszystkim grupom, nie ma problemu, może założę własną, która będzie się nazywała. No, Szeman Rzepnik, chyba Epson, to nie jest moja drukarka, nie, to jest ten, to jest Brother DCP. No. Nie oglądam filmów Nighty z panem Przewodem. Przeszkodzi tylko władzę, to głównie walka o głosy, tyle że PiS przynajmniej stara się nie szkodzić jak tamci. Sebastian Duda, tak oczywiście, że stara się nie szkodzić, tylko że PiS po prostu, jak wczoraj powiedziałem, robi ogromny błąd, stosując politykę i ideologię zamkniętej twierdzy i niszcząc wszystkich tych, którzy to widzą, usiłując krytykować. No właśnie. Nie tylko do końca lipca, pani Małgorzato, to jest zupełnie co innego. Jeszcze. Widzę, że pan, że partie w Polsce zachowują się jak sekty, rośnie nienawiść między ludźmi. Dobry wujek, tak, tak to jest. No. Kronika, bo nasza emigracja w znaczącej mierze jest jednak ekonomiczna. Tak, oczywiście, że tak, nie ideologiczna, ale o nie, Marionez, oni nie uciekli od Polski. Polska ich wyrzuciła, wypluła, autentycznie. To jest taka sytuacja, nadal chcieli. Tu mnie pan Sebastian zapytał o PWPW. Ja nie mogę powiedzieć, ponieważ tam już ostrzeżono mnie, że prokurator wejdzie, jeżeli powiem, o co tak naprawdę chodziło. Ja mogę tylko powiedzieć, że była to próba, zarówno moja, jak i pana Wojciechowskiego, zatrzymania na przykład pewnej niemieckiej firmy i wyrzucenia niektórych rosyjskich firm. I to, co się stało, on poleciał, ja wzięto przykład, zrowożono jakieś idiotyczne nagrania, których ja pierwsze rzeczy, nie wiem, czy one są te nagrania, wymyślono coś i okazało się, że taki jezbek jak ja podsłuchuje znowu Solidarność, bo by siedział w knajpie jedynej otwartej o 8 rano i tam go widziano. Chciałem w innych knajpie. To niestety jest taka jest prawda, że w ten sposób, i tutaj pan Cejrowski wręcz powiedział, że jak można tu w ogóle, wszyscy Wątego, pierwsi oni, wszyscy ci prawicowi dziennikarze nawet słowa w mojej obronie nie powiedzieli, chociaż wszyscy wiedzieli, a na drugi dzień po pojawieniu się nowego zarządu przywrócono tą firmę niemiecką, po prostu. Tak jest i o to chodziło, głównie o to chodziło. No. Wczoraj w Polsce spać śnieg, jestem narodowcem i patriotą. Czy macie wierzyć to słowo? Janko Muzykant, nie wiem, ja tego nigdy nie mówiłem, że jestem narodowcem i patriotą, po prostu. Tego nie mówiłem. To, że patriotą, to jestem. Nie musicie mi wierzyć. Nie musi pan mi wierzyć, tylko po co pan mnie ogląda. No. Bez sensu. No. Chodzi o to, że wiem, panie Piotrze, jest wielu Polaków, którzy się tym interesują, tylko te fora niestety są opanowane przez dość taki sposób, jaki są. Ja widzę, że nie ma takich forów, jak to było w czasie zaborów, dlatego ta moja idea ośrodka myśli pozytywistycznej, jeżeli ona w ogóle wejdzie, to wyjdzie, to będzie coś takiego, to będę chciał coś takiego zrobić po prostu. No. Właśnie. Wychodzi na to, że nie ma Nie, tu wyszło, tam było jeszcze również coś innego w tym wszystkim. Chodziło o dostęp do tego, ta firma. No nieważne, ja nie mogę po prostu zdradzić tych raportów, które napisałem, bo to były zlecenia. Usiłowano mnie wrobić w różne inne rzeczy, ale się nie udało. No niestety, Newsweek mnie totalnie zniszczył. Zgrali to, zresztą to na chyba część PiS-u bardzo chciała, bo to zgrali. To się absolutnie zgrało z niektórymi moimi wypowiedziami na temat Smoleńska, z ustawą dezobekizacyjną, wszystko razem. Tym bardziej, że za KHT 054 największą pretensję ma do mnie PiS, a nie tamci. No, tak to jest. Nieważne, może dlatego, że jakby rzeczywiście chciano z tym Smoleńskim coś zrobić, to było inaczej.
po prostu. Dobrze. Zaraz, bo ktoś jeszcze... Aha, to pretekst, pewnie PWPW jest trochę prywatnie, mnie zrobili naciski i tak się stało. Nie, nie jest prywatne. PWPW jest całkowicie spółką Skarbu Państwa. No. Po prostu. To było co innego. No. To było co innego. Tu chodziło o naprawdę ogromne pieniądze. I tutaj chcieliśmy zrobić, no, to, żeby to było polskie. Ja tam znalazłem nawet firmę, która była w nieczynnym pawilonie rybnym w Lublinie, pewną firmę rosyjską. No i cóż. W ogóle nie chcę zrobić. Jan Maury chce. Może na tamtym świecie to zrobię, nie wiem, zobaczymy. I tak wyszło i zapłacił zarówno szef, a wszystko było przeze mnie, poszło w niego. No zresztą pan Macierewicz, pan Naimski powiedzieli, że to wszystko była moja prowokacja, żeby wykończyć pana Wojciechowskiego. No więc cóż. Powiedziałem sobie wtedy nigdy więcej. Koniec. Koniec po prostu. Ci, którzy z koleżeństwa i z innych cieszą się, że taki mój los jest. Więc niech będzie. Nie wiem, to może coś jest z internetem, Pani Boże, no nie potrafię powiedzieć. Może ktoś mnie tu podsłuchuje już. Nieważne. Dobrze, proszę Państwa. A ja widzę pana na wzór paryskiej kultury, co pan na to, kwestia tylko doboru odpowiednich współpracowników i tyle. No, paryska, tak, to miało być coś w rodzaju Konigdy, jakby, tak, to by byłoby dobre. Warto by w ogóle stworzyć jakieś wydawnictwo za granicą, naprawdę tylko i wyłącznie dla Polaków, bo chyba trzeba wrócić jednak do utartych szlaków z czasów, do utartych rozwiązań, z czasów właśnie pozytywizmu i trochę z czasów... z czasów zaborów i z czasów komunizmu, ponieważ jak widzę w Polsce, to wszystko będzie zupełnie inaczej szło. I chodzi również o to, żeby takie właśnie malowane ptaki nie wyznaczały sposobu patrzenia na Polskę. A tak się dzieje, ponieważ władza zajmuje się idiotyzmem i bzdurami, zamiast temu przeciwdziałać w sposób zorganizowany. To są również te pułapki, niestety. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, jak pan myśli, czy są politycy w Polsce, którym zależy na naszym kraju, tylko na własnym interesie? Na co to powinien być priorytet, a nie gra polityczna? Krzysztof K. Oczywiście, że są tacy politycy. Jest ich bardzo wielu, tylko oni siedzą cicho. Niestety, tak się dziwnie złożyło, że różni sprytni ludzie, którzy ładnie wyglądają w telewizji i gadają głupoty, dorwali się, są w pierwszym szeregu. Dotyczy to zarówno PiSu, jak i tych całej tej opozycji z tej pozostałych ludzi. Po prostu. Przykro mi. Ja, tak jak wczoraj powiedziałem, jestem za tym, żeby PiS wygrał te wybory i mam nadzieję, że PiS je wygra ze względu na pewną stabilizację, która jest potrzebna, ale to nie oznacza, że nie będę krytykował tego, co widzę złe. A ja niektórych ludzi, na przykład z PiSu, ja bym na miejscu prezesa Kaczyńskiego zabronił im występować. Również ze względu na Smoleńsk, proszę Państwa, no ale nieważne. Przynajmniej dwóch. Przy czym nie da się tego zrobić w obecnej chwili. Niestety. Natomiast Pani Edyto, to też byłaby dobra rzecz, tylko kultura paryska służyła też określonym celom, później już, a w tym momencie to służy właśnie, no ja myślę o zachowaniu dziedzictwa polskości i o zachowaniu polskości, propagowaniu polskiej historii, literatury, sztuki i kultury, której po prostu, które po prostu nie... Jakby to powiedzieć, o których państwo zapomniało. O których państwo zapomniało. To jest bardzo ważne. Przemysław Gorowski. Według tych akt matka pana Czereka była Worma, a teś i szwagier WMO. Czy panie Przemysławie, czy to oznacza, że ten człowiek jest od razu zły? Kiedy my w końcu zrozumiemy, że grzebanie w życiorysach nic nie pomoże, nic nie da? Czyli co, dzieci wrogów ludu? No to całe społeczeństwo, bo każdy w rodzinie ma jakieś różne rzeczy. Całe społeczeństwo powinno się w takim razie wstawić pod ścianką i kto by został? Pomyślcie, kto by został. No. Anna Krajewska, panie Piotrze, czy komuś zależy Polska była? Tak, komuś zależy. No. Sebastian Duda, wtedy przed... Ja nie wiem, nie, proszę nie wymieniać tych nazwisk. Ja nie chcę nawet tych nazwisk, ale słyszeć, mnie już to nie interesuje. Ja po tym Newsweeku powiedziałem z daleka od jakichkolwiek instytucji państwowych.
i od dziennikarzy, polityków także. A dziennikarze nawet ostatnio, ktoś tutaj strasznie do mnie pisał, że chce napisać o mnie w ogóle i tak dalej, a powiedziałem, żeby się walili, nie, ze mną się nie będzie rozmawiać. No. Po prostu. Na kanale pana Czerniaka jest wszystko tłumaczone i można sobie sam sobie o 30 minut Fossigen. Pewnie tak, ja nie będę się wypowiadał, chciałem te akta przeczytać. No. Ja będę chciał akta przeczytać po prostu. Jak przeczytam akta, tak jak były akta z panem tym, z którego pana... Ja tutaj też pewnie ktoś państwa prosił, żebym wytłumaczył. Przeczytałem te pełne akta. No i powiedziałem, że to nic w rezultacie nie było takiego. Oczywiście można powiedzieć, że swoje dochody się przeznaczało na walkę z komuną. Już będę złośliwy. Ja ostatecznie też swoją pensję w Departamentu pierwszego SB przeznaczałem na walkę z komuną. Także właśnie. No właśnie. I poza tym, no cóż, proszę państwa, wszyscy won, to wszyscy won, niech zostaną tylko niektórzy, tylko obawiam się, że jak zastosować zasadę pana Cereckiego, wszyscy won, to w PiSie by zostało niewielu. Prawda? Liczą się ludzie i to, co oni robią w tej chwili, i tak jak oni działają, a nie to właśnie. Przepraszam za nazwiska, ale wiem, bo mnie tak... wiem, o co panu chodzi. Wie pan, ja również wyeliminowałem parę takich osób, zostało wyeliminowanych i również usiłowano wsadzić niektóre osoby, ponieważ ja byłem tam tylko na umowę zlecenie, jako Wroński w ogóle, więc nic nie rozliczałem. W procesie rekrutacyjnym więc znalazłem parę takich kwiatków historii, o których lepiej nie mówić. Kto ma, panie Piotrze, kto może mieć wgląd na akta? Każdy, pani Aniu, jeśli one nie są zastrzeżone. I dziwię się. Dlatego ja byłem zdania, że ta lustracja powinna się odbyć i to cała, ale to również i kościelna. To nie może być kagów. To również części tych, którzy są w tej chwili prawi i sprawiedliwi, również powinni się zlustrować. No więc zobaczymy. Zobaczymy. Krzysztofka, a jeżeli chodzi o skoki, to jest to oczywiście, ja też usłyszałem, że mówienie o tej aferze grozi śmiercią bądź kalectwem po prostu, ponieważ PiS niestety wpadł właśnie w szał. Wpadł w jakiś taki szał właśnie oblężonej twierdzy, zamiast rzeczywiście wyjaśnić, bo prawdopodobnie jest tak samo, bo prawdopodobnie tam również nie wszyscy są uczciwi, to trzeba o tym wiedzieć. No. No, o tych kwiatkach mam opowiedzieć? Kacol 20? Nawet bez nazwy? Dobrze. A na przykład pewien mój figurant, kiedyś, w latach 90., który się został Polakiem, który został tam przyjęty i udostępnił na pół godziny system informatyczny na zewnątrz, nie wiadomo komu, jeszcze za czasów PO, i wszyscy, dokładnie wszyscy, łącznie z tamtymi, zamiatali to pod dywan. Taki kwiatek na przykład. No, a to był mój figurant. Notabene on był przez pewien czas konsulem i miał dostęp do konsularnego, do całego systemu konsularnego, do wejścia naszych danych. On przyjął nazwisko żony. Za to zapłaciłem, za to mnie Solidarność wyrzuciła. Ja jestem przecież wrogiem Solidarności cały, jako esbek w ogóle. Zrobiono ze mną zresztą pułkownika SB, jak miał 90 lat co najmniej. No. I żaden z tych prawicowych dziennikarzy, tych, których potem chciał siadać ze mną i mnie zapraszali, żaden nawet nie stanął w mojej obronie, więc teraz im powiedziałem wszystkim, o, proszę bardzo, do widzenia. Akurat cały się zajmowałem. Ja wiem, panie Sebastianie, bo ja trafiłem na parę takich rzeczy, bo proszono mnie o przygotowanie ochrony kontrwywiadowczej i to było jedno zlecenie i to przeprowadziłem. I teraz krzyczenie na mnie, bo jak ktoś pisze, że proszę, przecież ja przez ochronę, tej ochrony nic nie zostało. Bo jak zrobiłem prawdziwą ochronę kontrwywiadowczą, usiłowaliśmy wprowadzić, to zaraz pierwsze, co zaczęły protestować, to wszystkie związki zawodowe. No, na przykład. Tak to jest. No. I już. No. Mariusz Dębowski, lustracja kościoła. Tak, o tym również mówi ksiądz Isakowicz-Zalewski, ponieważ departament czwarty jest cały czas, najmniej papierów zostało i oni wszyscy żyją po prostu, więc o. I oni wszyscy nic, jak sobie robią, co chcą. To jest ich sprawa. Ale to jest ich sprawa. Ja już jestem poza Polską i zdaje się, że jeżeli wrócę do Polski, może już niedługo, to tylko w trumnie. Bo mój własny kraj mnie nie chce, co nie oznacza, że przestałem być Polakiem.
i przestałem być patriotą, bo będę całe życie. Ale ten kraj, który jest, on takich jak ja chce widzieć tylko pod ziemią, bo tutaj ważniejszy jest był oficer 4 Departamentu, piszący i mówiący bzdury totalne, czy inny był oficer, również 4, czy współpracownicy różni, od kogoś, kto chce uczciwie to wszystko powiedzieć. Panie Sebastianie, kurczę, rozumiem, myślałem, że liczy się profesjonalizm, uczciwość i DPA, tak naprawdę było inaczej, ale wyszło tak, jak chcą w raportach, a nie jak faktycznie. Oczywiście, profesjonalizm i uczciwość, gdzie tam? Co pan sądzi o odwołaniu rządowca? Jakie były prawdziwe powody? Prawdziwe powody? Przecież to ja o tym już mówiłem wyraźnie. To nawet mówię w filmie u Włodka Koligowskiego, w filmie na ten temat. Ewidentnie mówię, o co tu chodziło. Tu chodziło o to, że wcale nie chodziło o żadną aferę teczkową i o żadną lustrację, bo do tego i tak by nie doszło, ponieważ to też miało mieć miejsce zdobycia haków, tak powiem, na niektórych. To jako pretekst chodziło o zablokowanie podpisania umowy pomiędzy Rosją a Polską na temat zagospodarowania ziem byłej i po byłych jednostkach PGWR, a także i różnych umów gazowych z tym związanych. Tylko o to chodziło po prostu. Panie Edyto, ja współpracuję cały czas z panem Piotrem Jeglińskim. Pan Piotr Jegliński jest jedynym człowiekiem, który nigdy w życiu nic złego ode mnie na mój temat nie powiedział, mimo że miałby prawo, bo byłem z wydziału, który chciał go zniszczyć, dokładnie, który wydał i który, muszę powiedzieć, dogadał się z moją żoną, bo ona ma prawa do tego, mój syn ma prawa i będzie, i być może Holub ukaże się również w wersji kieszonkowej. No, nie wiem, to ja się tym nie interesuję, ale pan Piotr również jest osobą, która jest bardzo mocno niewygodna dla wielu. No i pan z panem Piotrem Jeglińskim cały czas nie ma problemu i tak to jest. Heidi Krause, jak temperatura? Dzisiaj było ciepło, a tutaj nie ma pod Oslo takich białych noc, jak były w Trondheim, po prostu. Teraz tutaj to, co powiedziałem, zaraz komornik i ktoś tam jeszcze złapie i będzie afera, no ale cóż. Trudno. Mnie już nie ma, proszę państwa, w Polsce i ja mogę tylko komentować i będę komentował. Natomiast nie chcę, proszę państwa, uczestniczyć w tej całej, w tym całym maglu, który widzę w prawie wszystkich, po wszystkich stronach sceny politycznej. Ale jeżeli Konfederacja przyjmie na przykład pana Kukiza do tego wszystkiego, to stwierdzę, że rany boskie, proszę państwa. Bzdura. Dziwię się w ogóle, że to trzeba będzie głosować tylko i wyłącznie na PiS. No. Dobra. Nikt tego nie ruszył. Oczywiście, że nikt nie ruszy wielu afer. Powiedziałem, afery idą w poprzek sceny politycznej. Trzeba by również swoich, tak samo jak i Smoleńsk. Nie do wszystkich, nie wszystko, tylko jedna strona. Nie dałoby się tego zrobić. To było i to tego, czego nie mogą mi zarzucić bez ludzi w tamtych stronach. A ja tylko wyłącznie w książce pod tytułem Holub 2, którego piszę 4 rozdział. I tu już też reklama, autoreklama, holubowo.pl, tam są do ściągnięcia w PDF-ie, bo zrobiłem e-booka z 3 rozdziałów, surowych, one nie są zredagowane, z 3 rozdziałów Holuba 2. Po 3 rozdziale zaczęły się zaciskanie pętli na mnie i takie naciski po prostu. Także zobaczy pan. Nie, ja bardzo szanuję, ja właściwie jedyny byłem, ja właściwie to, ponieważ kiedy 3 ludzi zaczęło oskarżać pana Jeglińskiego, na przykład o współpracę agenturalną, ja byłem jedyny, który, jeden z niewielu, który powiedział wręcz, bo wiem, o co to chodziło. Jego, pana Jeglińskiego, to akurat dobrze wiem, że to był jedyny człowiek, do którego nikt nigdy w życiu nie podszedł. Ja znam pana Piotra bardzo dobrze i wiadomo, że tak będzie. Pan, no, ale tu się oskarżało i sugerowali w ten sposób i właśnie. FOS? A nie tylko FOS, proszę pana. Tu wielu ludzi po prostu. Powiedziałem państwu i powtórzę jeszcze raz. Powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem. Ten tak zwany seryjny samobójca nie musi być osobą, to może być instytucją. Można doprowadzić człowieka do sytuacji, w której popełni samobójstwo, chroniąc swoją rodzinę.
Wbrew pozorom to bardzo łatwo tak prowadzić. Trzeba tylko tak zacisnąć pętlę, aby widział, co się stanie, jeżeli się nie powiesi na przykład. I tak to jest. Widzi pan przynajmniej odpowiednie przeszkolenie w Kielkuta i tyle, a ja taki świeży będę, skąd miałem wiedzieć, jak jest. No, panie Sebastianie, no oczywiście, że tak. Ja wiedziałem, ja pracowałem w kontrwywiadzie i chciałem to zrobić dla Polski już. Łukasz Kujawa, co to znaczy konkretnie? Czy Polski już nie ma? Nie, bo jeżeli dopuszcza się do takiej sytuacji, że o Polsce i o tym, o obrazie Polski decydują na przykład filmy ukraińsko-czeskie na temat idiotycznej książki, która jest jednym wielkim paszkwilem. Jeśli my się cieszymy z jakiegoś, żeśmy załatwili jakiegoś Holendra i przegrywamy wszystko, bo bierzemy Niemkę, która tego Timmermansa będzie używać w swojej własnej polityce i która jest za różnego rodzaju rzeczami, przeciwko któremu sam PiS jest przeciwny i my uznajemy to za sukces, to jest to chore. To co ja mam mówić, kiedy nie ma żadnej polityki zagranicznej? Jeśli tak się dzieje, że mówi się o wzroście gospodarczym i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o polskie firmy i polskich przedsiębiorców, drobnych przedsiębiorców, to oni wszyscy bankrutują i uciekają, prawda? No. Edyta Nowa. Nie, po prostu muszę zabezpieczać alimentacyjnie również swoją żonę i syna, więc tak to robię. Przykro mi, to jest i tak musi być. Jedna książka to dotyczy Choluba i moja żona tym administruje. Co ona z tym zrobi, to jest sprawa, bo może to wyrzucić. Natomiast Cholub 2 jest nienapisany, ale to też jest inaczej już. Pozostałe 5 czy 6, pozostałe 5 książek mogą je nie wydawać, mogą je spalić, mogą je wyrzucić. Dla pana Jeglińskiego pisałem praktycznie za darmo, tylko dlatego, za zwroty kosztów na spotkania, tylko dlatego, że to było małe wydawnictwo, które nie miało, bardzo elitarne, małe i które nie miało pieniędzy, a poza tym no, pan Jegliński zaryzykował i wypromował mnie. Bez niego nie byłoby mnie w ogóle. Ani jako pisarza, ani jako tutaj publicysty, tak mogę się teraz nazywać, w związku z czym jestem mu to winien. Panie Piotrze, Stronnictwo Ulica to jest taka instytucja na wzór. Tak mniej więcej. Można doprowadzić, proszę państwa. Można pokazać na przykład, że jesteś z rodziną, to wykończymy ciebie na oczach rodziny i twoją rodzinę i będziecie na to patrzeć. Uciekniesz, my nie mamy do ciebie dojścia, będziemy ci wykańczać rodzinę. Wykończ się ty sam, to wtedy rodzina ocaleje. I na tym to polega, proszę państwa. Tak to jest. 20 dni. Powinna być przede wszystkim może nie Jumanji, nie naciski na kraje, które angażują się w te gnioty, tylko powinny być ewentualne, powinny być, proszę państwa, jakaś polityka przeciwdziałająca temu. Tak notabene, to ja bym ten film nagłośnił, zrobił dyskusję i wydał wszystkie błędy. To na pewno będzie dobrze zrobiony film, bo dlaczego nie dobrze zrobić? No. Właśnie. Więc proponuję to zrobić i nieważne, nie liczyć na to, żeby w Hollywoodzie nie pokażą, nie szukać jakiegoś Mela Gibsona, zrobić to samemu, bo można. Niemcy też to dokładnie robili. Między innymi takie książki jak Okręt Buchheima, sponsorując odpowiednich autorów piszących odpowiednie rzeczy. Sponsorując ich państwowo. Tymczasem u nas sponsoruje się kogo? No dobrze wiecie kogo. Właśnie. Oj, nie oceniajmy tu, panie Krzysztofie. W tym liście był pan Gmys również podpisany, ale bardzo szybko się wycofał. No. I taki powinien być, proszę państwa, jakaś polityka kulturalna. Ale jaką my mamy politykę kulturalną? My sobie dajemy wszystko zabrać, powiedzieć. Dlatego powiedziałem. Dziedzictwo narodowe, do którego należy również i Auschwitz, to jest dziedzictwo nasze historyczne polskości. Też powinno, dlatego powiedziałem, prezydent jako instytucja powinien mieć ustawową pieczę nad tymi wszystkimi miejscami. Żaden minister kultury, żaden minister, prezydent, bo to są rzeczy ważne dla naszej historii i naszej tożsamości historycznej. Takie jak Westerplatte, Wołyń, Katyn i tak dalej. No ciężko, bo Katyn jest gdzie indziej, no wiadomo, Wołyń też jest poza granicami, ale chodzi o ideę. Chodzi o ideę. Tymczasem, o. Dobry wujek, Agda, to co pan zrobi? Jedyną możliwą rzecz logiczną, to co robi oficer z Hołu, który ma honor. A ja mam honor.
Zdaje się, że pani Siedlecka napisała książkę na polskim języku, Czarny ptaś, która przetłumaczona na angielski, pan Matak. Tak, ale gdzie, kto słyszał o tej książce? Ja to słyszałem, tym bardziej, że proszę państwa, również w prasie brytyjskiej czy w prasie amerykańskiej dotyczącej tej książki, jeśli chodzi o Kosińskiego, były duże zastrzeżenia. Między innymi, że to są kłamstwa, że to jest to, prawdopodobnie on zebrał wszystkie takie przypadki i wsadził w jedno miejsce, także wyszło to, co wyszło, po prostu. No. Werum, zabrałbym, tylko mnie nie stać i nie mogę po prostu. Nie mogę w tej chwili. Gdzie ich zabiorę? Na ulicę? Tam przynajmniej moja żona ma mieszkanie i ma gdzie mieszkać. No. Dlatego, że jestem gdzie indziej, w innym miejscu już i nagrywam tylko tutaj. To nie jest tylko z tego poddasza, nie to w ogóle, proszę państwa, tnie, bo tu jest taki ten, jaki jest, to nie jest światłowód, to nie jest dość szybki, ale na streaming jest za wolny. No. No właśnie. I wtedy nie będzie kłótni z samorządem o tym, nie można się pozbywać również rzeczy, części tożsamości na samorządy, bo dojdzie do tego wszystkiego, że Gdańsk dojdzie do takiej sytuacji, Katowice do innej, Poznań i Wrocław do innej, Szczecin do czego innego. To chodzi o wspólną, o generowaną państwowo politykę historyczną, nie historyczną, ale historyczną, politykę ochrony, ja to nazywam nawet polityką ochrony dziedzictwa polskiego, tak to nazywam, powinno być to tworzone w sensie państwowym, tak jak to było robione w Niemczech mniej więcej od połowy lat 60., przecież jeżeli poczyta się twórczość Kirsta, czy twórczość Heinricha Bola, Bela na przykład, ten z Kuby jeszcze, czy tam inni, to czy Buchheima, to wszystko służy właśnie pokazaniu innej wizji Niemiec niż tej, która została po II wojnie światowej, po Hitlerze. Rozumiecie państwo? Właśnie o to chodzi. No. Czy mieli pan jakąś nadzieję dla Polski, biorąc pod uwagę klikę, że on prezentował ludzi? Tak, widzę. I tą nadzieją jest właśnie również i ci, których się już ja nie nazywam Polonią, ci, którzy wyemigrowali z Polski. Nawet z przyczyn ekonomicznych, bo takie emigracje były głównie z przyczyn ekonomicznych, a polityczne emigracje były o wiele mniejsze, wbrew pozorom. Poza tym również wiem, że w latach 80. to wykorzystywano emigrację, to hasło emigracja polityczna po to tylko, żeby dostać gdzieś wizę, pozwolenia i żeby móc stąd wyjechać z Polski, z PRL-u. I to też można było, i tylko tworzenie, tylko to, ci ludzie, oni powinni, bo oni są inni, oni potrafią, patrzą na to zupełnie inaczej. Jeżeli oni będą w stanie się zorganizować, stworzyć swoistą partię, ale do tego najpierw trzeba nie mieć państwa niestety, żeby to zrobić. Państwa, do którego nie można wrócić. Może dlatego pokolenie, które stworzyło Polskę, odbudowało Polskę w 1918 roku, potrafiło to zrobić bez względu na swoje różnice polityczne. Może dlatego, że oni nie wiedzieli, nie mieli Polski. Że oni się urodzili pod zaborami i wiedzieli, niby kiedy kraju nie było. Może dlatego. To smutne, co mówię, ale tak to wygląda po prostu. No. Tak to wygląda. No. Kirs był strasznie schematyczny na jedno kopyto. No nie tylko Kirs, ale to wszyscy. No to nawet Dieter Noll ze swoim, jedna z pierwszych tych książek, czyli Przygody Wernera Holta, przecież to Dieter Noll, to on też, no. Czy potem również, ale Fallada umarł od razu po wojnie, więc Fallada było tyle odważne, jak i Mann, że on pisał to wszystko w czasie Niemiec hitlerowskich po prostu. No. Odnośnie internetu, jak to jest, że WK i sieć plus GSM jest lepsze od rodzimy internet lepiej mi śmiga na prosić. Nie, tego nie wiem po prostu, panie Piotrze, tego nie potrafię powiedzieć i tutaj też tylko tu jest kwestia właśnie, no. Na polega zresztą państwo przeznacza 100 milionów rocznie, ta kwota idzie na Muzeum Polin, de facto ta kwota idzie na nic właściwie, jaką politykę historyczną nie ma. Nie, nie mam żadnej pracy, panie Mario Morawiak. Właśnie, tutaj tak wyszło, że nie mam żadnej pracy, w związku z czym tu jest problem, dlatego jeżeli ktoś zna jakąś, a ja nie potrafię. Nie jestem gościu. I nie pójdę pod okno. Mam stałe łącze tutaj w tym momencie, tylko że niestety internet ma czkawkę, więc jeżeli panu się nie przeszkadzają te lagi, to proszę, gościu, nie oglądać. No.
Poza tym ja nie ma, ja korzystam z cudzego internetu, mnie nie stać w tej chwili na własny, a mogę korzystać z cudzego, więc tak to wygląda. No. Mieli ministrów z PiS-u, a mamy z PO. Nieważne, bo nie, proszę tak nie... Ci, którzy wjechali, są jeszcze bardziej dobrzy od tych, którzy są. Ci, którzy wyjechali. Panie Dariuszu, nie, to nie jest tak, że są bardziej. To jest zupełnie inaczej. I tak nastąpi, Michał Talaska, bo to dzięki właśnie tym działaniom to nastąpi ogromny problem pokoleń. To widzę. No nic. Nie znam tej działalności, panie Matak, zapoznam się. MRCXZ, ja nie mogę pracować na budowie. Ja powiedziałem, ja półtora miesiąca pracowałem, ja mam 62 lata. Mam swoje choroby, swoje schorzenia, które odezwały się. Nie jestem w stanie 20-kilogramowych wiader dźwigać po rusztowaniach. Nie jestem w stanie robić pucu, czyli robić tynku i tak dalej. Nie znam się na tym, nigdy nie pracowałem. Jestem tutaj po prostu niepotrzebny. To ja wiem o tym nikomu, a nie pozwolę, żeby ktoś z litości pracował za mnie. To jest raz. Mogę sprzątać, mogę być dozorcą. Szwecja nie, bo Szwecja jest w Unii Europejskiej. No. Dobra, nie będziemy już żartować, będziemy mówić. No. Proszę Państwa, wrócę jutro, bo powiedziałem, że przynajmniej póki tu jestem, nadawać będę codziennie, żebyście mnie zapamiętali, ile jeszcze się da, jak dłużej. Może uda się, może się nie uda zrobić, zawsze tak jest. Także ja dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj. Przepraszam, ale to będzie tak tej lagin, ale trudno, można mnie słuchać po prostu. Cieszę się, że Państwo się wybrańcy katów podobali. Jeżeli chcecie, to na koniec puszczę Wam jeszcze tango. Chcecie? Bo katów tych, nie wiem, co tutaj, 7 trąb, a może 7 trąb puszczę. No dobra, puszczam jeszcze raz tango, bo właściciel, ten, który mi udziela gościny i internetu daje na swój kosz i tak w ogóle, to uwielbia tango, więc puszczam tango specjalnie dla niego. Jam jest tej siły cząstką drobną dziś, a jutro być może mnie zmiecie. Miłości chaustem chcę pijanym być, miłości jakiej nie znajdziecie. Przebrana dusza i wyprany mózg, sam siebie już odnaleźć nie chcę. W poślizgu życia bokiem sunę cóż, zostało z tego co najlepsze. Zostało z tego, co mnie lepsze. Zostało z tego, co każdy kawałek ma sens. Zostało z tego, co. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole. Bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią. Mówią, przyjaciel to jest przyszły wróg, który się jeszcze nie objawił. Więc komu wierzyć tu na miły Bóg? Sam zbaw się, gdy cię Bóg zostawi. Życie z tłumikiem już gotujesz się, nie można pisnąć nawet słowa. Co dzień umierasz, co dzień budzisz się, pół w piachu, pół u Pana Boga.
pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią. Znasz zapach prochu, znasz też zapach krwi. Wiecznej miłości krew nie krzepnie. Orszak aniołów złotą łuską lśni, gdy śmierć ołowiem serca zepnie. Rozgrzane łoże, a w nim dwoje ciał. Śmierć to czy miłość, wszystko jedno. Najlepszy moment, widać, Bóg tak chciał. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić wieczność. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest twoją bronią. Ta droga nie jest po to, żeby nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie rozsypany żwir, prawda ze śmiercią poszły pograć. Ta droga nie jest po to, by nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie wam postawię krzyż. Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było? Warto! Dobra. O, właśnie, skończyło się bardzo dobrze. Trąby będą jutro. Panie Sławomirze, pan Sławomir Murawski. Jeżeli chodzi o panią Merkel, to ma już najpierw, oni już o tym piszą, tym bardziej, że ona ostatnio siedziała w czasie hymnu nawet, więc to wiadomo, co się dzieje. Dobrze, proszę państwa. Jutro, zapraszam na jutro. Jutro na pewno będą trąby. Także trąby jutro państwu puszczę. Także dobranoc, do jutra w takim razie. O ile ono nastąpi, a najprawdopodobniej nastąpi. Uwaga, wyłączam się.